Siema, tu z tej strony Szymy, to też już kolejny odcinek z Eurotrack Simulator 2. Tym razem dokończymy nasz ostatni odcinek naszego adwentowego turnę, ponieważ już jutro jest Wigilia. Przypomnijmy sobie, gdzie mniej więcej jedziemy. Shane przez Epsierk aż to Sheffield w Wielkiej Brytanii. Potem jeśli ci się uda, to podjedziemy Eurotunelem, potem autostradką w kierunku Paryża. I właśnie tutaj zakończymy nasze turnę. Tak więc weźmy dłużej. Nie gadajmy, tylko jedziemy. Ja pierdolę, zapomniałem o naprawie. A nie, dobrze. Dobrze to zrobiłem. Naprawie po terasie, bo nie mamy hajsu na naprawę. Nie no, za często ciągle myśl. Jak na przykład jaki prezent mamy zrobić dla koleżanek. I tak już od początku adwentu. Możecie sobie myśleć, że mamy na ich punkcie psika. Przepraszam bardzo, ja chciałbym by i jednej i drugiej zrobić przyjemność, tym bardziej Natalce. Bo chciałbym jej to wszystko wynagrodzić. O! Za moje złe zachowanie. Nie no, bo po prostu chodziło mi o to, że niepotrzebnie powiedziałem, jaka jest sytuacja w domu, co się działo po jej wyprowadzce. Kurwa, o te kilku odcinków tylko mało brakowało. Jeszcze przez to kierunkowskazę co powinienem włożyć. Lolali. A jaki tu ma? Tylko Natalia. Nie no, coś czuję, że już co niektórych z was to już denerwuje. Nie wiem, bo raczej żeby się nie skończył ten temat. Powiedziałem już kurta parę razy. O, proszę, traktorek.
Ale... To nie wiem, ale nie wiem. Popczaję sobie co jak. Gdzie są prezenty? Nie no, głównie to słodkości jakieś. Sprawie zainteresowań. W przypadku Agi to jest za bardzo coś się. No jest nam. Natalia. Tak samo, ale czego co ja pamiętam, ona interesuje się koniarstwem. Zresztą podamy mamy fotkę. No i kur. Nie no, myślicie, że... Nie, już to powiedziałem. Jak mógłbym podsumować danie? Nie no, jesteśmy... Jeszcze daleko, to rok od tego portu. W Epsyjer. Tak więc powiem krótko. Podoba mi się od cholery pól, lasu, trochę miast. Głównie mają po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, a największy z nich jest to Kopenhaga, liczący nie wiem, 500-600 tysięcy. Taka sama skala ma Poznań czy Wrocław. Tylko co ja pamiętam, moje siostry, które tam były, nie tylko kopele haki na stanie. Byli tam, no nie wiem. Jedna siostra, która była tam rok, dwa lata, no mniej więcej. To roka młodsza. Tylko jedne wakacje. Coś czuję, że roku 2013 czy 2014, nie pamiętam. I no, warunki i płaca jest według nich o lepo nie lepsze. Właśnie mieli taki zajebisty. Ugadali się, bo były szwagier. Tam to po dziś dzień pracuje. Jak będzie teraz wracał, to leżą. O, będę. Ale przepraszam bardzo, że ciągle łamie przepisy, ale... Mówię to już akurat na każdy odcinek. Łamię po to, żebyśmy z tym turnieju
się streszczali. Właśnie. Żebyśmy sobie streszczali. O co to kurwa jest? Aha. Gospodarstwo rolne jakieś. Przekroczenie prędkości. Aha. Bo wracając do tematu Danii, tak samo jak w Niemczech, Francji czy Bułgarii, gdzie też również panuje islam. Tak dokładnie do głowy nie uchodzi. Pewien taki uchodźca, który mieszka gdzieś w Danii, powiedział, że gwałcenie dziewczynek, nawet kurwa 5-letnich, jest częścią ich kultury. Ja pierdolę, co to ma znaczyć? Rosła ich religia, czyli islam, jest pojebana. Wszystko robią dla Allaha. Gwałcą, rabują. Robią wojny. Ukrzyżują chrześcijan. Całe krzywda, ludzie. Tak robią. Małpę rozjeba to jego wyznawcy islamu. Po co tam? Po co wy to robicie? Co my, europejski naród, zrobiliśmy najgorszego? Wiem, to co było już dawno, ponad kilkaset lat temu. Wiem. Pojebana jest. Ja idź ty diabła. Bardziej wkurzony, co taki dramat jest, jak na przykład ostatnio działo się w Berlinie. To był zamach spowodowany przez uchodźcę z Pakistanu, który już wiemy, dowiedziałem się dzisiaj rano na internecie, że został zastrzelony przez włoską policję, bo właśnie uciekł do Mediolanu.
Czy po prostu nasz te rakerski perat towarzysz? Czyli mowa mi tu o Urbanie? Urban? Chyba mi się kojarzy z największym komuchem w Polsce jest Urban. Czy coś się mamy do niego? Do Urbana? Jeżeli nie ma. Sprawie do tej ofiary tego zamachu, czyli zamordowanego kierowcę Tira, który niemal nie rozjechał jarmarku bożonarodzeniowego. Właśnie. Nie wiem, jakie mam powiedzieć na pytanie. Ho, 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 hej. Takie z baru, wiesz? Bardzo dobre. O, co masz, proszę. Czekaj. Dobra, już myślałam, że dużo by ci daje. To by było słabo, nie? Dobrze mi tak. Dobra, teraz mnie nie przeszkadzaj, hej. No, znowu kurna tebe. No proszę chyba. Nie, no poza tym nie za dużo i tak daleko zostało. Tak, no bo ja około to 100-200 km. No, no to witamy w Wielkiej Brytanii. No, mówiłem nieco dużo. Wszystko te wszelkie zamachy, ataki takie są od roku. Najbardziej pamięty lwimi zamachami, które mi utkwiło w głowie, to wymienię od najstarszego, czyli Paryż, Licea, Wiedeń oraz ostatnio wspomniany przed chwilą, jak jest to, Berlin. No i czyja to jest wina? Wina Tusk, proszę bardzo. Najpierw rozpieprzył Polskę przez ponad... no nie wiem, 6-7 lat swoich rządów. I właśnie między innymi przez niego zmarł czwarty prezydent III Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński, na katastrofie w Smoleńsku. A teraz to, sprowadza różnych uchodźców z Bliskiego Wschodu. Nie no, tylko co ja się dowiedziałem, że właśnie Tusk to robi do głowy, nie przez, został namówiony przez swojego poprzednika, czyli Martina Schulza. Taką sytuację możecie obejrzeć w filmie o nazwie Party Like EU. Czyli European Union na kanale, w którym są różne MLC i DP związane z polityką krajową czy unijną.
ten kanał nazywa się Polityczne LSD. Nie no, jednych to bawi, a drugich to denerwuje. Ich filmy, które najbardziej ci mi utkwiły w pamięci, to właśnie między nimi przed chwilą wspomniane Warte Like Europe, Brexit, wybory prezydenckie w USA, o Donaldzie Trumpie, który teraz już się, który właśnie teraz jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, wybory prezydenckie, inne różnych partii, jak na przykład PiS, Platforma Nowoczesna. No i póki co to tyle. Nie no, póki co to ten kanał przypadł mi do gustu, który mogę mieć dzięki im mieć taką zwaną pekę z różnych polityków. Owszem, z jednej strony to śmieszne, ale z drugiej kłopota kurwa. Po prostu większość, co niektórzy widzowie mają do nich taki problem, że ho ho. Zresztą zobaczcie taką scenę. To jest dramat, kurwa. Czy nie mieli czegoś innego do roboty? Co ja sądzę jeszcze o Unii Europejskiej? Z jednej strony... Stój! Zwolnij! Powracając do tematu... Z jednej strony... Polsce pomagał. Dzięki Unii mamy najzajebistszy, najnowocześniejszy transport, którym między innymi budowano nowe odcinki autostrad, budowano nowe stadiony na Mistrzostwa Europy 4 lata temu. Wymieniono część taborów. Dla mnie najbardziej pamiętliwymi terawajami czy autobusami zakupione z unijnych środków jest to, nie pamiętam, głównie z Wrocławia czy z Warszawy. Z Warszawki. Bez ramikusy czy Swingi. A sprawie Wrocławia to są dwukierunkowe Skody 19T, Pesa Twist oraz Motorusy Peta. Co to kurwa jest? Co ja mogę powiedzieć o tych tramwajach, które według mnie są najlepsze? Dla mnie nie. Pierwsze miejsce, niewątpliwie, jest to Pesa Twist. Niezły wygląd, nowoczesność i całkowitą niską podłogę oraz parę
różnych przydatnych gadżetów. Czyli między innymi monitory LCD, takie, które używają się w manach czy Solarisach. Oraz system zapachowy, którym w teorii przyjdzie się taki przyjemną wonię, jak kurna z papieryki. Drugie miejsce zajmuje Skody. Jeszcze Skoda miody od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Najpierw to były 16T, którym ma parę charakteryzacji związane z cechami, jak na przykład przycisko typu metro. Nie! Nie te metro, okej, okay, wypierdalaj. Przycisko w stylu metro. A co to znaczy? Zresztą widzicie, o tak. To jest wersja jednokierunkowa. A dwukierunkowa, czyli te 19. Też mają takie same parametry, tylko jest kilka różnic. Raz posypywano się siecisk typu metro, to przydane z 16. Okej, dajcie mi przypomnieć. O! Siecisko typu metro i dali takie normalne tryby siedzeń, czyli od przodu czy do przodu czy do tyłu. Druga rzecz to są miejsca na rowery. Na środkowym członie, nad tymi wózkami. A trzecia rzecz to jest właśnie klimatyzacja. To jest pierwszy klimatyzowany tramwaj we Wrocławiu. Kolejną zaletą tych oto składów jest to dwukierunkowość. We Wrocławiu są trzy krańcówki. Pierwszy to jest Gaj, na osiedlu Gaj. Drugi to jest Kurzanów Tokerska. A trzeci to jest przy stadionie miejskim na Królewieckiej. Co jeszcze w tych tramwajach mi się nie podoba? Hałas. Przede wszystkim hałas. Thank you. Co ja pojadę? Hałas, przede wszystkim chaos. Po prostu nikt nie da rady przez telefon rozmawiać. Po głowie nie słychać ten cholerny silnik. Oraz gdy drzwi się zamykają, to robi taki dźwięk. Kurwa! Po prostu pierdolca można dostać za przeproszeniem. Oraz trzeci i ostatni tramwaj z tego rankingu jest to Motor Trans Motoru Sypeta. Nie no, podoba mi się. Z jednej strony, ale z drugiej. Nie wiem, jakie mam powiedzieć. Dajcie mi chwilę przypomnieć. Nie no. Nieco w tym tramwaju się zabujałem. Tak, zabujałem się. Tak więc na początek zalety. Pierwsza rzecz to jest cena.
jest dwukrotnie, około dwukrotnie tańsza od tych twistów. Druga rzecz, jest to ruszenie nowoczesności, czyli klimatyzacja, systemy informacji pasażerskiej itp. itd. oraz klimatyzacja. O, przypomniał mi się. Pik. Wybrałem bardzo. Dobra, zobaczmy jak mniej więcej będzie kosztować się brawa. Prawie cały hajsy marnuje, ale to roto się mówi. A paliwko mam? Mam. W zasadzie mamy sporo. O, proszę, mamy niedaleko. Rzut przed mi. I kiedy jesteś na miejscu. Na czym myśmy skończyli? Zalety. Cena nowoczesności. O! No właśnie. Oraz podjecie niewątpliwie po całym mieście. Nawet w torowiskach w przepraszam, w słym stanie technicznym. Tak jest na Piskupin, czy na Park Południowy. Tam, gdzie głowę nie kartofle jadą, czyli 105, 205. Co w nich się nie podoba? Za mało niskiej podłogi. Ledwie 25%. Jak na dzisiejsze czasy, to trochę za mało. Za mało. Może mała zmiana planu. Podjedziemy przez Holandię, Belgię. Aż to Paryż. Nie no, zmieniłem te rasy dwa razy. Obejrzałem dopiero co pierwszy odcinek drugiego sezonu, który był dwa dni po premierze najnowszego DLC FIFA La France. Którym, no nie wiem, że jak na przykład dzisiaj się nie kupię ten płatny dodatek, a jeszcze nie kupiłem i nie wiadomo czy to kupię w ciągu najbliższych dni, to by mogło mnie wypieprzyć do mojej głównej siedziby. Potem mieliśmy podjechać przez Niemcy, przez Holandię, Belgię. Coś mi się popierdoliło i chyba postanowiłem przez Danię i Brytanię aż po Francję. Trudno się. Powracając do VAT. Za mało niskiej podłogi. Nieco hałaśliwy. Ale przynajmniej nie na takim poziomie jak Skody. Oraz przestarzała konstrukcja sprzed ponad 40 lat. Ale okej. Niech sobie tutaj będą te tramwaje. Przynajmniej urzędacy na nim zaoszczędzą na naprawie torowisk tych wyżej wymienionych. Z tego co ja wiem, najbliższe remonty torowisk w kierunku Bentley Biskupin czy Park Południowy, czyli od zajezdni
najsilężnej do Parku Południowego. Będą remontowane przy okazji podstawy torowisk. W ciągu najbliższych 5 lat przy okazji budowy torowisk na Ołtaszyn, które bym wspomniał już w wcześniejszych odcinkach, oraz przy budowie do Bartoszowic. Znamy taki jeden powód, bo zmieniono pętlę końcową na Bartoszowicach linii 146 na Bartoszowice pętla. Moim zdaniem zrobili to, ja pierdolę, to o wiele za wcześnie. O kilkanaście lat za wcześnie. Tylko co zobaczyliście w tej mapce, dopiero po 2022 roku powstaną, jak na przykład ta terasa na Bartoszowice, tam gdzie świętej pamięci linia E podjechała. Siła tak samo jak 10, tylko zamiast do Leśnicy podjechano na Bajana. To co chciałbym powiedzieć dalej o dalszych inwestycjach na transport zbiorowy we Wrocławiu, no nie wiem, to co sobie przypomnę, to powiem, jeżeli nie, no to nie wiem, zapytajcie mnie. Jezus Maria. To zapytajcie mnie o to na ten temat na najbliższy odcinek z Q&A. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Póki co to wszystko, teraz podjedziemy w kierunku Rotterdamu. Ja nie mogę, jedziemy tam, gdzie byśmy przyjechali, ale przynajmniej sami sobie do Szwecji, do Rotterdamu. Dobra, jedziemy tam. Uregulowano tu. O, już sobie przypomniałem.
jaki bym chciał modele autobusów czy tramwajów na najbliższe przetargi. Nie no, w sprawie te autobusów to właśnie nie pierwsze miejsce zajmują Mane. Dobrze te od Michalczewskiego mi się przyjęły. Drugie miejsce Mercedesy. Obojętnie. Najbardziej mi wolałbym bardziej Citara drugiej generacji. Jedzie taki jeden prototyp. On jest szary. Poza tym jeździłem autobusami tej marki od kiedy skończyłem. Jaki kurwa ham. Chryste Eleison. Ja ci dam! Ja tu patrzę na jakąś siorkę, która się przybiera w różne kiecki na Wigilię. Mam włączony kierunkowskaz, mam. Czemu tak wolno jeździsz? To jest ograniczenie do 80, a nie do 50. Bo was nie padł silnik. Yes. Powracam do tematu. Trzecie miejsce zajmują czeskie sory. Nie no, trochę Czechów wam już mamy dość, przyznaję. Bo wszędzie Czechów można spotkać. Czyli sprawie te rawa i Skody oraz sprawie autobusów głównie nie linie podmiejskie czy międzygminne, którym można na to jechać, między innymi do wiosek Chryste, znowu dwie linie ciągłe. Które można to jechać między innymi to Długołęki, to nie no, to Siechenic oraz do ich okolicznych wiosek typu Radwanice, Żerniki Wrocławskie, Szczotere, Łozina, Tokary, Czy Siedlec Trzebnicki. Ja nie mogę. Ja tu choruję od kilku dni. Przepraszam. Ale... Po raz czwarte miejsce. I póki co zamykamy listę!
To właśnie Solarisy. Najnowszej generacji. Jedziesz. A te ramaje. Pierwsze miejsce zajmuje Pesa. Obojętnie jaki model. Bardziej wolałbym twisty, ale niestety tak jak jest napisane, niestety to nie będą one. Stawiamy na swingi. Wiem, bo było, że jest trochę hałaśliwe, nieco o wiele przytrze od tych od twistów. Ale również one mi przypadły do kustu. Bo bardzo często nimi jechałem po Warszawie. Głównie na trasie WZ. Ostatni raz w Warszawie byłem w zeszłym roku na nocy w Instytucie Lotnictwa. Które były różne atrakcje. Różne te reakcje, gdzie dajesz mi chwilę przypomnieć. Wystawy, historia. Czy przyjazdka po Tuszkowce? Wiem. Jazda po Tuszkowce, owszem, jest. Otuszkowce są szybkie. Ale po prostu są bardzo hałaśliwe. Jak na przykład chciałbym z kimś rozbawić się, to musiałbym krzyczeć. Drugie miejsce. Solarisy. Podam takie ramino. Widziałem je wiele razy. W realu w Poznaniu, gdy czekamy na pociąg do Warszawy. A ciągle widziałem je w obrazkach. Na bardziej przypadł mi do gustu ten z Olsztyna. O. Bardzo mi się podoba, tylko niestety jest za szeroki. Ponad 2,5 metra. 2,5 metra. Taką samą szerokość ma biodera mojej starej. Trzecie miejsce. Tak. O, przepraszam. Spokojnie. No to jesteśmy na miejscu. Do aeroportu. To Rotterdam. Coś temu Essence of Software się posrało. Zamiast Europort to zamiast Rotterdam. No ja nie mogę, znowu debet.
Welcome to Holland. Zobaczcie. Hitlerland. Świat. Nie wiem. Nie wiem, jak się to mieni. Co, jakie to się mi przypomnieć? O, powracając do tematu. Trzecie miejsce zajmuje oczywiście motor do terasy, motorusy Gamma. Zaraz was trochę podregulujemy, bo coś wam się chyba w głowach popierdoliło. Tak, to trochę mi się pojebało. Przyznę, daję wam rację. Jo, te tramwaje przypadły mi do gustu. To jest najtańszy tramwaj z całego tym przetargu. Z tego co ja pamiętam, kosztuje jakieś 7,5 miliona złotych za sztukę. Bardzo są nowoczesne. Wygląda jak kurwa samochód wyścigowy. Oraz czwarte miejsce to właśnie Protram. Protram 206N. Dlaczego Protram? Bo po prostu chciałbym tak samo i wielu wrocławian uratować firmę. Ale nie... Ale po prostu... zaproponowali... miasto odrzuciło. Drugi raz... MPK nie. Kto tam kurwa pracuje w tym MPK? Kto? Ja na miejscu prezesa to bym tą firmę uratował. A tak... Tuba, już jest wystawiona na sprzedaż. Powiedziałem to już... trzy odcinki temu. Lepiej się modlę, żeby BK tą firmę uratował. Przecież dzięki niemu... Dzięki niemu... Nieco unowocześnił się... transport szynowy. Zmodernizował... ponad 75 składów. Co ja tam mówię? 85 składów dostali 105 NA oraz wyprodukował swoje własne ponad 30 tramwajów, w tym ponad 27 częściowo niskopodłogowe. To są głównie wrocławscy kuzyni motorusów Beta. Muszę najpierw to odszczepić. Halb.
No i spokojnie, serio. Dobra, pieprzyć. Ciągle minus, ciągle. Dobra, przyjrzyjmy się dalej. Zrobiliśmy tyle, żeby był jakiś ładunek w kierunku Paryża. Rotterdam. Aberdeen. Nie. Birmingham. Dobra, biorę. Biorę do kala. No dobra. Które? A, już nie. No i sprawie tych przetargów to by było już na tyle.
Co jeszcze? A! Sami sobie myślę o autobusach elektrycznych. Nie, dla mnie to trochę jest za drogie. Ale przynajmniej od 2 do 4 to nie dalszych od tramwaj. Ale ciągle muszą budować. No, albo musiałbym. Albo muszą podjechać do zajezdni, podładować się co kilka godzin. Albo muszą marnować kupę kasy na ładowarki. Na pędla. Co ja co o Belgii? Najpierw o Holandii. No, Holandia jest dla mnie najniższym krajem w Europie. Bardzo mi się podoba. Są o niebo lepsze za zarobki. Tylko zastanawiamy się nad jednym. Czy czasem w kraju pełnych pięknych pól, setek kanałów wodnych, nie są tam uchodźcy czy pseudo uchodźcy? Nie no, zresztą się przyjechałaby elektrycznym manem. Nie manem, tylko Volvo. Jak tam wyrażenia? Podoba mi się, jest cichy i tak dalej. Tak więc dla jest to droższą alternatywą, tańszą. Jest to między innymi rozwój sieci tramwajowej, kupę wymiana taboru oraz podoba koleje aglomeracyjne. Jaki jeden środek, jaki drugi środek szynowy jest elektryczny. Oprócz kilku linii czy teraz kolejowe. Z Wrocławia do Trzebnicy, do Jeleniej Góry przez Legnicę Lubanie Śląski, do Świętenicy oraz do Sopótki.
Nie no, jak dla mnie najszybciej, to ja te sobie koleją. Tylko nie wszędzie to jadę. Nieco częściej mają te tramwaje. Oraz jest są o wiele, wiele częściej. No i póki co to tyle. Co ja sądzę o Belgii? Tak samo jak o Holandii, tylko jest tylko rajem bardziej wyrzędnym. Ale swoje pios. Ja mam ochotę sobie robić screenshot. No, Chryste. Czy to... Nie, chyba bardziej twoje. Nie, zawsze nie. Przecież jak pamiętam, to czytałaś. Kiedy? Kilka miesięcy temu. Chyba rok temu. Nie pamiętam, Asiu. Rzeczywistość. Po prostu ciągle się pchają tam, gdzie nie trzeba. Sam nie jestem, kurwa, lepszy. Nie no, jedni sobie mówią, myślą, że się niepotrzebnie wpierdalasz się
żeby bronić swoich kolegów. Niepotrzebnie? Chyba kurwa potrzebnie. Słusznie to sobie robiłem. Wiem, nie taki sposób, co trzeba. Złamano mnie co zasady prawdziwego faceta, ale no ej. Żadnego innego kurwa sposobu nie było. Teraz sobie widzicie mieć tchórzem, ciotą, czy Bóg wie co, ile chcecie. Ale kusi kurwa jesteście? Nie. Nie było innego sposobu. Co miałem ich przekonywać? Tak, a potem dostać od nich w zęby. Owszem, oni też zostaną, też oni operują, zostaną sfelowani w dupsko w ośrodku. Ale również ich stary to operuje. Bo co ja razem tu debatę? A, to już ja, teraz. Nie, może przez to, że jakiś kolo operował w lewy policzek ciężarówki cysterną. Co ja sądzę o Francji? Powiedziałem to już raz.
Alad. No, stój. No nareszcie. No dobra, tak więc kończymy Let's Play'a z Euro Truck Simulator 2 i zobaczymy się w kolejnych. Jeżeli film wam się spodobał, to podajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to pozostawcie subskrypcję kanału. A! Jeszcze taka mała wiadomość. Niestety jutro czy pojutrze nie będzie żadnego odcinka, bo chciałbym sobie odpocząć, spędzać czasy same czy z rodziną. Ale, coś wam załatwię, to co powinien, to już robić dawno. Co będzie, przekonacie się chociażby w poniedziałek czy wtorek, nie wiem. Tak więc życzę wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, pieniędzy, tytułów, szczęścia i pomyślności z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się nowego 2017 roku. Tak więc do kolejnych odcinków. Hej!